Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z dyrektorem Bielskiego Centrum Kultury, panem Władysławem Szczotką. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Ja również witam wszystkich. Panie dyrektorze, zanim porozmawiamy o tym, co takiego ciekawego wydarzy się w życiu kulturalnym Bielska-Białej, chciałabym zapytać o takie krótkie podsumowanie roku 2014. Ja myślę, że rok 2014 był bardzo udany, choćby ze względu na to, że udało nam się zorganizować przepiękny koncert Pata Metheny'ego. To myślę, że to tak duże było wydarzenie, że sam Pat Metheny, myślę, że chyba po raz pierwszy w swojej historii wysłał podziękowania do Bielska-Białej za ten koncert. Był zachwycony publicznością bielską. Zresztą dał wyraz tego podczas koncertu. Normalnie jego koncerty kończą się po półtorej godzinie. Ten trwał prawie 3 godziny. To tylko wtedy takie koncerty się dzieją, kiedy artysta czuje, że publiczność go rozumie, czuje, że publiczność jest zadowolona z jego koncertu i on wtedy jakby dostaje skrzydeł i daje z siebie jeszcze więcej niż się przygotował na dany koncert. No i tak było w Bielsku-Białej. Zresztą to nie pierwszy koncert, kiedy artyści są z bielskiej publiczności zadowoleni, bo takie samo zdanie ma zawsze Anna Maria Jopek. Lubi jeździć do Bielska-Białej, uważa, że tu wspaniale koncertuje, że bielszczanie są naprawdę znakomici i warto dla nich przyjeżdżać i tutaj wykonywać koncerty. Także choćby z tego względu był to dla nas ważny rok, ale był też również ważny dlatego, że Bielskie Centrum Kultury obchodziło swoje 25-lecie. A więc było to jakby takie podsumowanie tych naszych 25 lat pracy, działalności, istnienia tutaj na rynku estradowym, na rynku kabaretowym czy teatralnym w Bielsku-Białej. I czciliśmy to w bardzo, myślę, ciekawy sposób. Przygotowaliśmy wyjątkowo wspaniałe koncerty na Dni Bielska-Białej, bo właśnie wtedy te nasze obchody miały miejsce i myślę, że te dni, minione dni Bielska-Białej, koncerty, choćby nawet Kali tutaj w Parku Słowackiego, myślę, że to były duże wydarzenia i wspaniałe koncerty. I muszę powiedzieć, że była znakomita jazzowa jesień, uznana przez wielu najlepszych koncertów festiwalowych w minionym okresie. To akurat udało się zaprosić wspaniałych artystów i wszyscy, którzy uczestniczyli w koncertach, byli bardzo zadowoleni. No i to, że gościliśmy w Bielsku-Białej większość znanych i lubianych polskich wykonawców, bo tu chciałem podkreślić, że owszem, dużo dzieje się, jeżeli chodzi o wykonawców zagranicznych, ale nasze główne zadanie to prezentować polską twórczość, nasze polskie zespoły i naszych polskich artystów i myślę, że to się udało. Na przestrzeni tych 25 lat Bielskie Centrum Kultury organizowało lub współorganizowało szereg wydarzeń, które na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych imprez nie tylko na Podbeskidziu, nie tylko w Polsce, ale również na skalę światową. Mam na myśli Festiwal Sacrum in Musica, Festiwal Kompozytorów Polskich, czy właśnie wspomnianą przez pana dyrektora Jesień Jazzową. W tym roku nie może zabraknąć tych festiwali. Oczywiście to już naste edycje, jeżeli chodzi o Festiwal Kompozytorów Polskich, to już 20 edycja. Bardzo ciekawie się zresztą zapowiada, bo będziemy po raz kolejny gościć u nas Krzysztofa Pendereckiego i zostanie wykonane Credo. Myślę, że to jeden z największych jego utworów. Ogromny aparat wykonawczy, ponad 100-osobowa orkiestra, kilku znakomitych solistów, duże chóry. Także wielkie widowisko szykuje się nam na 1 października w kościele w Aleksandrowicach, dlatego że to jedyne miejsce, gdzie możemy tak duży aparat wykonawczy pomieścić. Także to będzie wydarzenie, zresztą nie jedyne, zresztą, bo wszystkie koncerty Festiwalu Kompozytorów Polski są bardzo ciekawe i gromadzą ogromną ilość publiczności. Zresztą muszę to podkreślić, że to jest
jedyny taki festiwal na terenie naszego kraju, ale myślę, że również i na terenie Europy, dlatego że nie słyszałem, żeby w którymś z tych krajów tutaj naszych sąsiednich takie festiwale ich kompozytorów się odbywały. Są oczywiście, jest festiwal Chopina, jest festiwal inny, powiedzmy Wieniawskiego czy coś, ale kompozytorów polskich, takie jakby wszystkich kompozytorów, bo to najpierw zaczęto tam się zastanawiać, czy to chodzi o śląskich, czy współczesnych, żyjących, nieżyjących. Nie, to jest festiwal wszystkich polskich kompozytorów i myślę, że to jest jedyny taki festiwal, zresztą jedyny, z którym bardzo blisko był związany świętej pamięci pan profesor Henryk Mikołaj Górecki, tak jak jedynym festiwalem jazzowym w Polsce jest Jazzowa Jesień, gdzie dyrektorem artystycznym jest Tomasz Stańko, uznany muzyk na całym świecie, trzecia trąbka świata, koncertujący w Stanach Zjednoczonych, w Europie i cieszymy się bardzo, właśnie on decyduje o doborze artystów, którzy w Bielsku-Białej mogą wystąpić i powinni wystąpić. I to, że tacy tak znakomici ludzie są związani, byli z Bielskiem, no bo Henryk Mikołaj Górecki już niestety nie żyje, ale Tomasz Stańko jest z nami i przyjeżdża tutaj co roku, to z tego się należy bardzo cieszyć. A co powoduje, że gwiazdy światowego formatu tak chętnie przyjeżdżają do Bielska, by wziąć udział właśnie w tych festiwalach, ale nie tylko festiwalach? No właśnie, to jest jedno z naszych głównych zadań, zapraszanie znanych, lubianych, cenionych na świecie artystów. Cieszyliśmy się bardzo, że jesteśmy tym miastem zaliczanym do miast, w których się te wielkie wydarzenia dzieją. Nie odbywały się te koncerty w Krakowie, ale odbywały się właśnie w Bielsku-Białej. I z Krakowa, i z Katowic tutaj osoby na te koncerty do nas przyjeżdżały. I z tego się zresztą bardzośmy cieszyli. Jaki jest powód? To po pierwsze, to trzeba chcieć robić te koncerty. Po drugie, w Bielsku-Białej jest problem, bo nie ma sali koncertowej dużej, gdzie można by te koncerty robić. Natomiast współpraca z diecezją bielsko-żywiecką, z naszą tu kurią, pozwoliła nam te koncerty organizować. Miejsce na te koncerty znalazło się w kościele w Aleksandrowicach. To największy kościół, który potrafi pomieścić do 2000 osób. Jest znakomita akustyka i te koncerty tam. Po trzecie, trzeba mieć sponsorów, którzy to dofinansują, dlatego że Bielszczanie nie należą do najbogatszych osób i nie możemy tutaj na przykład sprzedawać biletów w takich cenach jak w Warszawie, Łodzi czy Poznaniu. Poza tym trzeba je było robić tak, żeby artyści wyjeżdżając byli zadowoleni tutaj z występów, dlatego że oni się spotykają między sobą i sobie opowiadają, a byłem w Bielsku, był świetny koncert, w Bielsku-Białej był świetny koncert, warto tam jechać, jest znakomita publiczność i to wszystko razem, jak zbierzemy, to możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje i działo, że tak wielcy artyści do Bielska-Białej przyjeżdżali. Już w kwietniu 16. edycja Sacrum in Musica. Jak będzie wyglądał ten festiwal? Czego możemy się spodziewać? To znaczy, ten festiwal ma już swoją publiczność i ten festiwal jakby ma już swój harmonogram artystyczny. Polega na tym, że zawsze prezentujemy na otwarciu albo jakieś sakralne oratorium, albo koncert muzyki sakralnej. W tym roku jest podobnie. Kościele na Osiedlu Karpackim będzie z naszą Bielską Orkiestrą Festiwalową. Wystąpią soliści pięciu księży. To są księża ze Śląska, śpiewający, mający znakomite głosy. Tam jest bodajże dwóch tenorów i wykonają najpiękniejsze pieśni sakralne. Również z oratoriów różnych, takich światowych, natomiast również i znane utwory sakralne, które myślę, że powinny się wszystkim bardzo podobać. Także trochę nietypowy koncert, ale utrzymany oczywiście w tej konwencji, jak zawsze robimy. Drugi dzień zawsze poświęcamy muzyce żydowskiej
I w tym roku będzie podobnie. Poza zespołem klezmerskim przyjeżdża chór chłopięcy z Poznania, który będzie zespołowi, zarazem zespołem śpiewał. I też te najbardziej znane i lubiane pieśni, piosenki żydowskie. Trzeci dzień to muzyka starocerkiewna i tym razem gościć będziemy zespół z Belgradu, oczywiście wykonujący te utwory starocerkiewne. I kończymy muzyką gospel. I w tym roku udało nam się czterech znakomitych solistów czarnoskórych zaprosić i będzie im towarzyszyła jako gość specjalny Ewora, która była wielką gwiazdą zeszłorocznego festiwalu. Ten koncert był uznany za jeden z najlepszych koncertów gospelowych. W tym roku będzie bogatsza forma, ponieważ oprócz niej będzie czterech czarnoskórych wokalistów, będzie duży zespół muzyczny i myślę, że znowu usłyszymy te wszystkie znane i lubiane pieśni i piosenki gospelowe. Także tak jest festiwal przygotowany, już w tej chwili ostatnie przygotowania, uzgodnienia organizacyjne. Czyli na Sacrum in Musica zapraszamy już w kwietniu. Ale Bielskie Centrum Kultury to właśnie nie tylko te wielkie festiwale, to także szereg fantastycznych koncertów, to także wspaniali artyści, nie tylko polscy, ale także zagraniczni. Co w najbliższych miesiącach? Ja chciałem w ogóle teraz powiedzieć o tym, co, jak się to mówi, za kilka dni będzie tutaj u nas. Więc 11 marca i chciałem o tym też tutaj wspomnieć, bo to cykl, który realizujemy od przeszło 10 lat. Muzyka dla wszystkich, zespół Telemana, bielszczanie, muzycy z Bielska Białej gościnnie zapraszają do siebie solistów i wykonują koncerty raz w miesiącu dla pensjonariuszy domów opieki, ludzi bezrobotnych, ludzi, którymi opiekuje się nasza opieka społeczna. I te koncerty wypełniają salę po brzegi. Zdarza się, że po prostu brakuje miejsc na te koncerty. I taki koncert właśnie odbędzie się w marcu. 11 marca będzie prezentowana muzyka węgierska, cygańska, więc też te rytmy, które podobają się wielu, wielu osobom. Natomiast tradycją jest organizowanie muzyki irlandzkiej. W tym roku zaprosiliśmy zespół z Irlandii, który właśnie w Dzień Świętego Patryka, bo to związane jest właśnie te koncerty z Dniem Świętego Patryka, tutaj właśnie w Bielsku Białej wykonają koncert, a towarzyszyć im będzie grupa taneczna z Krakowa. Te koncerty już mają swoją publiczność, muzyka irlandzka jest naprawdę piękna, a w tym roku mamy znakomitych wykonawców i myślę, że będzie to wspaniały koncert. I chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę i koncert, który się w marcu odbędzie, to jest Siesta w drodze. To jest cykl koncertów, które od kilku lat organizuje Marcin Kydryński. Polega to na tym, że zaprasza ciekawy zespół z ciekawą gwiazdą, zagraniczny oczywiście, i w 3-4 miastach w Polsce organizuje tą siestę w drodze. My znaleźliśmy się na trasie tej siesty. Od już kilku koncertów właśnie ta siesta odbywa się w Bielsku Białej. I muszę powiedzieć, że to są wybitne koncerty. Marcin Kydryński jest gwarantem bardzo wysokiego poziomu. Klimaty siesty są lubiane przez, myślę, wielu mieszkańców Polski. I ja się bardzo cieszę, że właśnie wśród tych 3-4 miast, i to nie jakieś tam małe miasto, bo to tak jak już wcześniej mówiłem, Łódź, Wrocław, Warszawa, jest Bielsko-Biała i tak jak zawsze Marcin Kydryński podkreśla, że on tu lubi przyjeżdżać. Najchętniej te koncerty Siesta w drodze lubi zaczynać od Bielska Białej, ponieważ też twierdzi, że jest tu świetna publiczność i ten artysta zagraniczny jakby taki nabiera wiatru w żagle. I jeżeli pierwszy koncert jest udany, to wierzę, już na te następne, gdyby nawet nie były za bardzo, to zostaje to i tak dobre jest, wrażenie tak jest, z pierwszego zostaje. Koncertu. I takim właśnie koncertem będzie występ Mayry Andrade, to wokalistka, która urodziła się na Kubie,
Potem mieszkała na Wyspach Zielonego Przylądka, teraz mieszka w Paryżu. I właśnie przyjeżdża 22 marca między innymi do Bielska-Białej. To jeżeli chodzi o to, co jakby za chwilę. Później oczywiście festiwal sakralny, będą spektakle teatralne, dosyć ciekawe. Natomiast chciałem tu zwrócić uwagę na takie, myślę, że to bardzo ważne. Mamy już przygotowany program na Dni Bielska-Białej. I tutaj chciałem zaznaczyć, że przy tych imprezach plenerowych się opieramy o to, co bielszczanie nam podpowiadają. Tak jak już to wiele razy mówiliśmy, w Bielsku-Białej odbywa się taki plebiscyt. Bielskie Centrum Kultury ogłasza w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie. Bielszczanie mają możliwość zgłaszania, co chcieliby zobaczyć. I my z tych propozycji wybieramy 10-12 i staramy się je w ciągu roku zrealizować. I to właśnie Dni Bielska-Białej i w ogóle plenery opierają się o te koncerty, bo najczęściej to są też koncerty, które byłoby nam trudno tutaj w sali zrobić. I między innymi chcemy, żeby po długiej nieobecności na majówkę przyjechał, czyli 3 maja Tilaw. Chcemy, żeby na Dniach Bielska wystąpił zespół Dżem, który już dosyć dawno tutaj nie był. Postaraliśmy się, bo zauważyliśmy, że bielszczanie chcieliby słuchać tych rytmów lat 90. Zaprosiliśmy do Bielska-Białej DJ-a Bobo. Myślę, że to jedna z największych gwiazd lat 90. Taki koncert zaplanowaliśmy w trzecim dniu Dni Bielska-Białej. Udało nam się wreszcie na pożegnanie lata zaprosić zespół Enej. Myślę, że to jest też ważne, bo 2 lata o to nas mieszkańcy prosili. Jakoś się nam to nie udawało. Wreszcie udało nam się zaprosić do Bielska-Białej właśnie tego znakomitego wykonawcę przebojów lat 90. Natomiast chciałbym tu zwrócić uwagę, że w ramach tych cyklu Wielkich Gwiazd, które do Bielska-Białej przyjeżdżają, w dniu 16 czerwca o godzinie 19 w kościele w Aleksandrowicach, jedyny w Polsce koncert Chico Rii i Bobby McFerrina. Znakomite połączenie. Jeden z najlepszych jazzowych pianistów na świecie i wokalista oczywiście jazzowy. Chico Corea, zdobywca 20 nagród Grammy, McFerrin, zdobywca 10 nagród Grammy, a więc myślę, że jedni z najbardziej uhonorowanych tymi wspaniałymi wyróżnieniami artystów. Jedyny koncert w Polsce, w Bielsku-Białej, ponieważ będzie ten koncert w ramach trasy europejskiej. Tylko na jeden dzień artyści przyjeżdżają właśnie do Bielska-Białej i potem wracają oczywiście do innych krajów europejskich, tam gdzie tą swoją trasę będą realizowali. Także to, co najbliższe w tej chwili, dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Panie dyrektorze, wiemy, co będzie się działo od tej strony artystycznej w Bielskim Centrum Kultury. A jak zmienia się Bielskie Centrum Kultury, jeżeli właśnie chodzi o tę stronę, no, nazwijmy ją tak umownie, techniczną? Czy tutaj też planujecie Państwo jakieś zmiany? Znaczy, jesteśmy w trakcie już jakby taka ostatnia faza projektowania rozbudowy Domu Muzyki. To już o tym w Bielsku-Białej się dosyć dużo mówiło. Dom Kultury Kubiszówka został przeniesiony do nowych pomieszczeń, a my jakby przejmiemy te pomieszczenia po Kubiszówce i będziemy się starali je rozbudować. Z jednej strony pod kątem zespołów naszych, które w tej chwili znajdują się w dawnym Domu Kultury EWZM-u, Metalowiec się nazywał. Tam niestety te warunki pracy dla dzieci są bardzo trudne. To Dom Kultury, który od wielu, wielu lat nie był remontowany i wszyscy czekają, żeby wreszcie się stamtąd wynieść. Miejsce też nie jest za ciekawe, trudny dojazd, także myślę, że tutaj te zespoły, jedne z najważniejszych w Bielsku-Białej, dlatego że zespół Bielsko, zespół Jarzębinki, 2 duże chóry, 2 orkiestry dęte, to grupa naprawdę dosyć duża i ważna w naszym mieście, jeżeli chodzi o zespoły, powinna mieć lepsze warunki pracy i myślę, że to się nam uda.
uda stworzyć tutaj, ale też chcemy troszkę jakby poprawić technicznie naszą salę, dlatego że wiele urządzeń już niestety jest przestarzałych i powinniśmy już je wymienić na nowsze, dlatego że wielu wykonawców już kręci nosem ze względu na to, że no już są już nowe urządzenia i powinniśmy już na nowych pracować. I też chcemy gdzieś około 200 miejsc uzyskać dodatkowo w sali, robiąc balkon, rozbudowując salę w tym kierunku. Myślę, że to jest też ważne, dlatego że na wielu koncertach brakuje tych miejsc, a 200 miejsc więcej to troszkę poprawi jakby dla nas komfort, że organizujemy koncerty nie dla małej grupy, tylko dla nieco większej. Natomiast więcej Bielszczan będzie mogło z tych koncertów korzystać. Mam nadzieję, że to również wpłynie w jakiś sposób również na obniżenie ceny biletów. Tak to przynajmniej na razie zakładamy. Jestem przekonany, że w tym roku z tym remontem ruszymy i będziemy robić wszystko, żeby to więcej niż 2 lata nie trwało i żeby tutaj te warunki się pozmieniały. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.